Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu. Agnieszka Wojtala z tej strony. Moi kochani, dzisiaj zapraszam Was na taki odcinek, który będzie poświęcony tylko i wyłącznie tak zwanemu planu cel, czyli temu, co my w psychobiologii uznajemy za jedną z bardzo, bardzo istotnych rzeczy, które rozpatrujemy podczas dochodzenia prowadzonego w sprawie na przykład jakiejś naszej choroby albo jakiejś naszej trudności życiowych. Także zapraszam Cię już teraz. Moi kochani, czym jest ten plan cel? Dawno temu, kiedy powstawał w ogóle ten kanał, stworzyłam taki pierwszy odcinek, ale może jednak to powtórzę, żeby było taka aktualizacja zrobiona nie tylko też z tego, co mówiłam, ale też właściwie to się nie zmieniło. Natomiast to, co chcę Wam teraz powiedzieć, może będzie miało jakąś taką inną energię, dlatego że ja też jestem teraz inna. Moi kochani, kiedy przychodzi do mnie ktoś na sesję, to niektórzy, którzy w ogóle jeszcze nie znają jakby tego, czym się zajmuje psychobiologia, czy też totalna biologia, oni dziwią się, czemu w ogóle ja sięgam do takiego etapu jak plan cel, czyli zaraz Wam wytłumaczę, co to dokładnie jest, czyli na przykład okresu, kiedy Twoja mama była z Tobą w ciąży, nie? Bo co ma piernik do wiatraka? Natomiast jesteśmy już teraz w tak mocno rozwiniętej świadomości i tak dużo wiedzy i doświadczenia płynie już z tych, powiedziałabym, z tych nurtów biologiczno-filozoficznych, czyli ze stosowania tej wiedzy, że naprawdę nie ma, kochani, co się dziwić, jest zbyt dużo potwierdzeń, faktów, że ten okres w naszym życiu jest ważny. Czyli szybciutko, co to jest ten plan cel? Plan cel to jest okres 9 miesięcy przed Twoim poczęciem, tak? Plus do tego 9 miesięcy ciąży. To nam daje razem 18 miesięcy, prawda? Plus jeszcze pierwszy rok Twojego życia, czyli kolejnych 12 miesięcy. Powiem Wam tak, że dziękuję Wszechświatowi, że zesłał do mnie istotkę w postaci dzidziusia. Teraz, kiedy jestem na tym etapie świadomości i mając tyle lat, ile teraz powiedzmy mam, ale chodzi głównie o poziom świadomości. Dlatego, że bardzo istotne dla mnie było no, w okresie ciąży, od momentu, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży i teraz przez ten pierwszy rok, kiedy mój dzidziuś dorasta, to są dla mnie święte terminy. Po prostu to jest dla mnie święty czas. Oczywiście nie mogłam jakby też przewidzieć, bo nie planowałam, nie szykowałam się na zachodzenie w ciąży. Nie byłam w stanie jakby skontrolować tego, co się dzieje 9 miesięcy przed poczęciem, ale miałam wpływ na to, co, może nie tyle co się działo, ile jak ja reagowałam na to, co zadarzało się w moim życiu jako matki w czasie ciąży i teraz, kiedy właśnie mój dzieciuś dorasta, tak? To jest niezwykle istotne, kochani, dlatego że dziecko w tym czasie, w tym okresie czasu dosłownie jest złączone z matką w sensie emocjonalnym, no wiadomo, za pomocą pępowinki, no to jesteśmy sobie w stanie wyobrazić brzuszku, natomiast jest w polu matki i matka jest dla niego gwarantem przeżycia, nawet nie tyle ojciec, ile matka, tak? Dlatego bardzo mi się spodobało też to, co ostatnio słyszałam od Gilberta Renault, to jest twórca Recall Healing, czyli jakbyście sobie postawili totalną biologię z jednej strony, psychobiologię powiedzmy jako też tą samą gałąź, to jeszcze jest Gilbert Renault, który rozwinął Recall Healing i on, no już tam, to już jest taka obróbka dosyć jego indywidualna, ale na podstawie właśnie odkryć doktora Hammera, plus do tego jeszcze właśnie cała ta obróbka totalno-biologiczno-psychobiologiczna. Tak mówię, to są dla mnie, to są dwie te same gałęzie, tylko oczywiście każdy twórca ma swój produkt, tak można w ten sposób powiedzieć, każdy nurt, jakby nurt ma, każdy swój. I teraz
On powiedział coś bardzo fajnego, coś, co bardzo do mnie trafiło, że te 18 miesięcy, czyli te 9 przed poczęciem i te 9 w brzuszku, to jest symbolicznie taki okres, jakby powiedzmy, że czegoś ciemnego w cudzysłowie, w sensie takim, że zobaczy, w brzuszku dziecko mało tam widzi, prawda, tego światła, jakieś coś tam się przebija. Jest to okres porównywany do księżyca, czyli nocą jest ciemno, prawda, i nie wszystko jest widoczne. I dokładnie przez te 18 miesięcy nasz dzidziuś, nasze dziecko jest jakby w cudzysłowie naszą podświadomością. Czyli to, co my przeżywamy, z czym my sobie nie dajemy rady, co emocjonalnie nas przerasta, tak, to my wiemy przecież i z medycyny germańskiej, i z różnych tych nauk, że to wszystko przechodzi też do naszego umysłu podświadomego, tak, a mózg automatyczny zaczyna pewne rzeczy, które nas przerastają, zaczyna po prostu przejmować na tym kontrolę i włącza pomoc poprzez pracę mózgu odpowiednią, włącza pomoc naszego ciała. I stąd właśnie my potem mówimy, że chorujemy, tak? Bo skoro my sobie nie potrafimy poradzić na poziomie jakimś emocjonalnym z czymś, no to po prostu mózg automatyczny włączy przycisk start i powie, no dobra, to ja Ci pokażę to w sposób biologiczny. Ja Ci pokażę i pomogę wręcz Ci rozwiązać dany problem w sposób biologiczny. No i wtedy dzieją się zmiany na przykład na tkankach, w naszych narządach, tak? Które nie każdy lubi, tak? No bo nie wszystkie są takie przyjemne. Dlatego też to do mnie bardzo trafiło, że dziecko w tym czasie, a nawet przez ten pierwszy rok życia jeszcze, jest tak jakby robi się znak równa się ja i moja podświadomość, to jest podświadomość mamy. Więc zobaczcie, jak to jest istotne, żebyśmy byli uważni właśnie na ten czas. Dlatego, że wtedy, właśnie przez ten pierwszy rok życia, to jest 360 tam różnie, 5 dni na przykład, to jest ten moment, kiedy każdego dnia dziecko przeżywa dany dzień, jest połączone z matką. Jeśli na przykład wydarzyła się jakaś niefajna rzecz, a mama emocjonalnie sobie z tym nie dała rady i trawiła to miesiącami, tygodniami, to dziecko zapamięta sobie tą sytuację i powie, aha, dobra, skoro to się wydarzyło i ja przeżyłam ten jeden dzień, to znaczy, że to jest coś, co jest normalne w mojej obecności, w moim życiu, żebym ja mógł i mogła przeżyć. No bo skoro przeżyłam, to jest pewien jakby czynnik, nawet nie tyle środowiskowy, ale można też tak powiedzieć, że pewien czynnik środowiskowy wpłynął na mnie, wywołał pewne, znaczy właściwie na mamę, wywołał pewne odczucia, pewne emocje z nią, jakiś stres ona wytworzyła na podstawie tej sytuacji i po prostu nie ogarnęła tego i zmuszone było ciało, matka natura, biologia do pomocy, bo biologia i matka natura zawsze chce Ci pomóc przetrwać. Dla niej liczy się to, że Ty przetrwasz i nie będzie się biologia zastanawiała, czy skoro Ty nie możesz wyznaczyć granic terytorium, to będzie Ci przeszkadzało to, że będziesz miała częstomocz na przykład. Tak? Albo że nie będziesz miał zatkane ucho, bo czegoś nie chcesz słyszeć, albo jeszcze jakieś inne objawy. Matka natura chce Ci po prostu pomóc, ale ona robi to dopiero wtedy, kiedy Ty nie ogarniasz tematu. Dlatego ja miałam tą świadomość i mam dalej tą świadomość tego, że zawsze coś mnie zaskoczy w życiu, tak? Że ja nie jestem przecież w stanie przewidzieć różnych sytuacji, tak jak właśnie tych 9 miesięcy przed poczęciem, tak? Przecież żyłam sobie normalnie i, no i po prostu, tak? I jest dzidziuś. I tamten czas no, nie był jakby do kontroli nade mną, tak? Nad moimi emocjami, bo było ich bardzo też dużo różnych. Natomiast wciąż już było troszkę lepiej, chociaż też emocje były czasami takie podbramkowe. Natomiast co my możemy wtedy zrobić?
Tak? Bo można powiedzieć, aha, no dobra, zakodowało się, ziarno nasiąknęło i koniec. I teraz my przez całe życie będziemy przeżywać jakieś problemy, trudności i kłopoty. Tak, to jest prawda i to na sesjach wychodzi w cyklach dosłownie. To, co się działo na przykład w 6. miesiącu ciąży, to jakie mama emocje odczuwała, to potem w jakiś sposób pojawia się jakieś wydarzenie w życiu dziecka, kiedy ma 6 miesięcy, kiedy ma 6 lat, kiedy ma 12 lat i tak dalej, to się potem mnoży. I pojawiają się sytuacje, które trącą tą samą na przykład emocją. I my winni jesteśmy naszym dzieciom, bo to jest nasz problem, to jest nasza emocja. I kiedy jesteśmy świadomi tego, że to się odkładało w podświadomości naszego dziecka i stało się matrycą, powietrzem, strukturą, pierwiastkiem, z którego to dziecko wyrosło, to my, naszym obowiązkiem zakichanym jest, mając tą świadomość, wziąć odpowiedzialność za swoje emocje i opowiadać to właśnie dzieciom małym się opowiada, tak? Na przykład jak śpią, albo jeżeli już dzieci są starsze, to po prostu opowiedzieć im o, nawet wiecie co, nie tyle o tej sytuacji, chociaż to też dobrze ubrać w kontekst, ale o tych odczuciach, które ty jako mama miałaś, tak? Szczerze, kurczę, po prostu pojechać na maksa, tak jak ty to czułaś jako mama. I ważne jest też to powiedzieć, że to były moje emocje, to były moje problemy, a ty to wziąłeś na siebie, a to nie ma z tobą nic wspólnego. Dlatego mama to zabiera i mama sobie tutaj robi z tym teraz feedback i jakąś rozkminkę, tak? A ty idź wolny, błogosławię ciebie, córko, błogosławię ciebie, synu, na twoją drogę. Niech żyj swoją drogą, idź swoją drogą, żyj swoim życiem, prawda? A nie jakby jakąś taką, jakby takim fałszem, prawda? Bo to jest niesamowite, ile my z tego okresu bierzemy na siebie w lojalności do rodzica, od którego istnienia, bycia i życia zależy nasze przetrwanie, nasze bycie, nasze narodzenie się, tak? I to są niekiedy bardzo ciężkie konflikty. I zobaczcie, mówi się o tej nowej ziemi i tak dalej. I ja naprawdę głęboko w to wierzę, dlatego że my i osoba ode mnie młodsza na przykład, tak? Te, które są no, w wieku takim, że teraz mogą rodzić dzieci, chociaż nigdy nie za późno wygląda na to. Więc powiedzmy, że te osoby między tam 20, powiedzmy, którymś rokiem życia, a może 50 nawet, no nie wiem, różnie to jest, to te osoby, jeśli mają już tą świadomość, to naprawdę mogą inaczej zachowywać się, mogą bardziej kontrolować siebie i swoje emocje. W okresie ciąży to na pewno, tak? No i w tym pierwszym roku życia. Pewne rzeczy się i tak wydarzą, tak? No, no dusza też przychodzi, żeby tutaj pewne rzeczy przetransformować, pewne rzeczy doświadczyć, ale to na pewno nie będzie to samo, co się działo jakby w życiu naszych rodziców, czy tam jeszcze dziadków, którzy, czy pradziadków, którzy doświadczają na przykład traum z wojny, bo pamiętać należy, i z tym Cię właśnie zostawiam taką rozkminką, żebyś przetransformowała sobie w to, bo na przykład jeżeli jesteś mężczyzną, to zobacz, jak bardzo ważny jest Twój wpływ jako przyszłego ojca albo już ojca na to, jakie Ty masz relacje ze swoją żoną, ze swoją partnerką, bo jeżeli między Wami coś jest nie tak, jeżeli ona kłóci się z tobą, jeżeli ty, nie chcę mówić, że jest, nie spełniasz jej wymagań, bo to też nie o to chodzi, ale jeżeli robisz dymy, jakieś zadymy i powodujesz, że nie wiem, jakieś konflikty się rodzą, to ona też jest wtedy zdenerwowana, może rozgoryczona, może nie wiadomo, co tam jeszcze się dzieje i to wpływa znowu też na nią, prawda? Więc warto naprawdę uczynić te. Zobaczcie, to jest tylko to, na co bezpośrednio mamy wpływ. To jest te 9 miesięcy ciąży plus te 12 miesięcy. Kochani, to jest
20, no dokładnie, 21 miesięcy z waszego życia, tak? Czyli na tym proszę, żebyście się zastanowili i wytrwali w tym. I druga rzecz jest taka, żebyście pomyśleli, że naprawdę dzieje się tak, że emocjonalne i psychiczne, takie psychologiczne problemy rodzica stają się biologicznym problemem dziecka. Tak, bo czasami dzieci już się rodzą z chorobą, na przykład, a dziecko wzięło po prostu tylko konflikt za mamę, kiedy było dziecko w brzuchu u mamy. Mam bardzo dużo pomysłów, przykładów, które bym wam teraz mogła powiedzieć. Jeden tylko taki powiem, ostatni. Kiedy dzwoniła do mnie klientka i mówiła właśnie, że ma problem, bo jej dziecko jest takie wycofane, najchętniej chciałoby siedzieć w domu, w ogóle już jakby kolegów nie ma, zamknąć się do siebie i siedzieć w domu, unikać szkoły i to by było najlepiej. I sprawdziłyśmy, że to się zaczęło, kiedy dziecko miało 10 lat, więc ja zapytałam, co się działo, jak miało 5 lat, no to akurat tam się pojawił taki moment, że dziecko szło do przedszkola, a mama szła do pracy, więc dziecko zostało tak jakby pozbawione tej obecności i opieki przez mamę. No i to było takie, ono bardzo nie chciało iść do przedszkola, chciało być w domu, bo tam było przez cały czas z mamą. Potem zapytałam, aha, co się działo jakby 2,5, to że urodził się braciszek, więc znowu taka sytuacja, że ja jestem odstawiony na jakby na boczny tor. Nie jestem istotny, nie jestem teraz taki ważny. I zapytałam też, co się działo z mamą, kiedy ona była w 5. miesiącu ciąży. I okazało się, że ona była w pracy, już wiadomo było, że jest w ciąży, natomiast była tam traktowana tak dość z buta. Środowisko nie akceptowało tego, że ona jest jakaś na przykład wolniejsza, że czegoś tam nie podźwignie, że coś tam się dzieje. Powiedziała tak, to ja idę do domu. To ja idę do domu, ja wolę sobie siedzieć w domu, odseparować się od tego środowiska, które mnie nie lubi, nie akceptuje. W domu będzie mi bezpiecznie. I dziecko chce teraz zrobić dokładnie to samo, tylko że ono nie kurczę, nie weźmie sobie w szkole 4, nie? I próbowałam to mamie wytłumaczyć, myślę, że to bardzo dobrze zaskoczyło, a dzieciątko z racji tego, że urodziło się niedotlenione, to jest przez swoich kolegów postrzegane jako troszkę inne, trochę nie takie jak oni, a tu brutalność jest wiadomo okropna czasami wśród dzieci, że się wyśmiewają, bo tego nie rozumieją. Więc dziecko też chce z tego środowiska, którego nie akceptuje, chce po prostu zostać w domu. Zostać w domu. I trzeba to opowiedzieć dziecku, to co się wydarzyło, o swoich odczuciach. Więc pamiętajcie, moi kochani, żeby zerkać do tego planu cel, bo medycyna germańska w oryginale tego nie robi, jakby ona się skupia tylko na tym, co jest tu i teraz, co się wydarzyło bezpośrednio przed na przykład rozwojem jakiejś choroby. Natomiast po to właśnie jest ta gałąź, to brykorhiening, totalna biologia, psychobiologia, żeby jeszcze do tego dojść i odkodować pewne rzeczy, nie? Ok? No to na tyle by było dzisiaj. Dziękuję Ci za wysłuchanie i do zobaczenia następnym razem.